W dzisiejszym odcinku całe Palionowo zmierzy się w kopaniu w dół, ale nie takim tradycyjnym kopaniu, jakie ostatnio robiliśmy. Będzie to kopanie, które będzie polegało na tym, żeby zrobić to na czas. Cała ściana jest zrobiona z różnych bloków, dzięki czemu trzeba używać wszystkich narzędzi, które mamy w Minecrafcie, żeby móc kopać się jak najszybciej na sam dół. Co oznacza, że będzie trzeba wykazać się niesamowitym refleksem i będzie trzeba szybko podejmować decyzję, co, jakie narzędzie, do jakiego bloku, żeby dostać się na sam dół. Oczywiście, jak chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę i subskrypcja, a ja nie przedłużam, lecimy z odcinkiem, pozdro. A więc widzowie, mam pełen skład, Palion, Milky, Dave i Yeti. Dzisiaj całe Palionowo stoczy swoją batalię na otóż to właśnie kopaniu się w dół. Dzień dobry, możecie się teraz przywitać. Najserdeczniej, witam. Dzień dobry, oczywiście widzowie, poznaliście zasady, reszta osób już też poznała zasady, więc proszę bardzo, możecie sobie wybrać swoje pole, na którym chcecie stanąć. Mamy tutaj szare, żółte, znaczy to w sumie nie ma znaczenia, tak naprawdę nie dopasowywałem tego pod wasze kolory. Wybierzcie sobie, gdzie chcecie. Ja mogę być na żółtym w sumie, dlaczego nie? Dlaczego o, nie? Czerwień. Będę obok Emilii i myślę, że lekko mi to pójdzie. Dobra, słuchajcie, nie każdy sobie zabierze ze skrzynki to, co potrzebuje. Ja mam tylko pytanie, zanim przejdziemy do wszystkiego po kolei. Emilia, jakie odczucia a propos zaistniałej sytuacji? Jak oceniasz swoje szanse na wygraną? Całkiem stabilnie oceniam moje szanse na wygraną na 0,1%. Więc spoko, okay, czyli jest dobrze, dobrze. Yeti, tak, jak ty oceniasz swoje szanse? Zerowe, bo wygra Palion, on zawsze oszukuje, tak jak wczoraj, powiedz mi, że oszukiwał. Nie no, w tym jestem tragiczny pewnie. Czyli rozumiem, Paweł, że ty wychodzisz z założenia, że raczej lekko wygrasz. Nie, tak, mój bo statement, on oszukuje. Dave to potwierdzi. Dobra, bo Paweł oszukuje. Wczoraj było udowodnione. Ale Paweł tutaj nie będzie miał jak oszukiwać za bardzo, bo, że tak powiem, ale oni tak oszukuje. Opa, żebyście nie oszukiwali. A ty, Dawidzie? Ja na pewno wygram. Okej, okay, no i to jest pozytywne nastawienie do wszystkiego. Dobra. Mają równe szanse. Słuchajcie, stajemy na środku. Ja poproszę, prawda, pana Jagieła, który tutaj gdzieś jest jako duch i lata, ja totalnie nie wiem gdzie. No, napisanie na czacie start w momencie, w którym mamy wystartować, żeby było sprawiedliwie i, że tak powiem, możemy lecieć. Dobra, jesteście gotowi? Buja, lecimy! Dobra, uwaga. I... jest, poszło, dobra. Ja nie mogę! Ja już jestem, ja już koniec, słuchajcie, ja już koniec, bo już mam dosyć. O nie, to nie jest takie łatwe. To jest trudne, ja nie wiem co się czym bije najszybciej. O nie. Ja od razu wam zaznaczę, powiem, że wszyscy mamy dokładnie ten sam, tą samą trasę, żeby nie było, że jest jakoś niesprawiedliwie. Tylko każdy miał dokładnie to samo, więc musimy wybierać narzędzia tak naprawdę w tej samej kolejności, dobra. Okej. Mój mózg. Ej, zdradźcie tipa, czym się najszybciej bije ten owiec, kurde? Ja też nie wiem. Co ty gadasz, serio? Ej, faktycznie. No. Ja to cały czas zbiłam. No, ale co, ale co, to nie wiedzieliście takich prostych rzeczy? No dobra, wyspieszam, że będą cztery, nie? No jest, i to jest właśnie pokazane, że to się przygotowywało po ten odcinek. Nie, przygotowywałem się. Cicho, no nie, Palion mi zakładnie szybko idzie, ja nie mogę, to takie wkurzające. Cicho. Durna gra! Na pewno przegram! Bo mnie tu, kurde, nikt nie... Cicho! No i Palion wygrywa, to nie fair! No bo mówię, że to oszust, kurde, jest głupi. No co jest? Ej, dobra, jest tak skupiony. Cicho! No mój mózg! Kurde! No to jest jeszcze jeden? Obia gra! Przez przypadek, bo to jest zbejtowane i myślałem, że to jest klapa, nie drzwi. O nie, jeszcze jeden! Ja, dobra, ja też nie rozumiem, ja za mało rozkopałem, no dobra. Wszystkie wnętrzności są wywrócone. Ej, dobra, jest tak, dobra, rozluźnienie lekko, żebym się spiął. Dobra, panie duchu, proszę nam zdradzić wyniki, kto był pierwszy, kto był drugi, kto był trzeci, kto był czwarty, kto był piąty. Pierwsze Palion, drugie Dave, trzeci ja byłem, jestem pewien, trzeci byłem ja, tak jest, później ja był Yeti i na końcu Emilia, no dobra, no czyli pierwsza runda za nami, Pawła trzeba tutaj pokonać, ja bym był, myślę, że byłbym drugi, gdyby nie to, że tego ostatniego bloka nie zauważyłem, że go jeszcze nie skopałem, ja byłbym otworzyłem. Pierwszy, no, kurde, głupi ostatni blok, ja myślę, że jest klapa, nie żyje. A teraz już przynajmniej wiemy o co chodzi, tak, teraz już wiemy o co chodzi, teraz dostaniecie. I pójdzie na łatwiej w drugiej rundzie, więc druga runda. Dobrze, a więc druga runda przed nami, kopanie w dół, czekamy na start, mam nadzieję, że wszyscy są gotowi w tej rundzie, mam nadzieję, że wam pójdzie lepiej, ja jestem gotowy jak nigdy, uwaga. Nie stresować. Ale Filipa, że lepszy kolor, więc jakby wiesz. Powinno mi się udać, to prawda, dobra, jest! Ruszyli! Już się wszystko pomieszało! Przestań stresować. Dobra, o! Najgorsza jest ta pajęczyna, bo w nią jak się wpadnie, to ona strasznie długo. Tak naprawdę, jak ktoś ma dobry refleks i szybko zacznie kopać, to na tej pajęczynie jest w stanie dobrze zrobić do przodu tutaj, że tak powiem. Dobra, kurde, Palion to jest taki oszust, teraz widziałem, co zrobił. Co zrobił?
On się teraz stepnął na game modzie na dół. Widziałem. Widziałem. Co? Ja to widziałem. Mam świadka Yetiego. Yeti moim świadkiem. Okej. No to Paweł dyskwalifikacja. Paweł odpalasz. Co ty mówisz? Zaraz się kopnę do ciebie i ci tam kurde cię zabiję, nie? I będziesz miał. Dobra. No jak on tak szybko idzie? To jest niemożliwe. No bo mówię, że oszukuje. Widziałem, jak oszukuje. Okej. Czujesz, że mi teraz idzie nie dobrze. No właśnie widzę. Dobra, ja widzę. Jak wy to widzicie? No bo ja widzę twój nick tak delikatnie. A to ty jesteś tak wysoko, że ty widzisz mój nick? Nie, jestem 3 klatki nad tobą. Nienawidzę tej durnej gry. Przysięgam, ostatni raz biorę udział w takim konkursie. No jeszcze jeden blok! To nie znowu przez ten jeden blok! Tak, i wygrał. Znowu pewno. Tak samo, dobra. Ej, dobra, bo to troluje lekko ten blok jeden, no. Strasznie troluje. Mnie też to strolowało teraz. Ajajaj, dobra, pierwsze miejsce palią znowu, no ale tym razem poszło mi o tyle lepiej, że byłem drugi. Wielkomocny duchu, dobrze piszesz. Trzecie miejsce Dave, czyli ja w tym momencie z Dave'em mamy na remis punkty. Yes. Mamy oboje tak naprawdę po... no nie wiem, jak to się liczy, te punkty będzie to później widać. Jagieł, daj mnie raz na pierwsze Dobra, Yeti piąte. Czyli to też się zamieniło. Yeti z Emilią się zamieniła, ja zamieniłem się z Dave'em, no a Paweł niezwyciężony dalej na pierwszym miejscu. No dobra, druga runda za nami, pora na trzecią. Zostały nam dwie rundy, jesteśmy w połowie w tym momencie. Zobaczymy, jeszcze wszystko jest w stanie się zmienić. Druga, a czyli w sumie trzecia runda, źle to policzyłem. Ja mam pytanie, jaką wy macie taktykę, nie? Zanim zaczniemy, czy wy scrollujecie? Nie, czy nie. Cyferki? Jestem taka ciekawa, słuchaj, po co scrollować? Po co scrollować? Jak ty i tak stoisz w miejscu, nie musisz się ruszać, to dajesz jeden... Ja daję sobie 1, 2, 3, 4, 5... Za dużo mówicie, znaczy, Ja to niszczę ręką na przykład. Jak niszczę za dużo ręką? Mówicie. Dobra, okej, okay, jesteśmy gotowi, narzędzia sobie wymieńcie, ale my nam się nie zniszczyły, dajemy nie ma sensu. Dajemy radę. Nie ma sensu. Dobra, jesteśmy gotowi, uwaga. Ej! Ej, czekaj, co jest, co to było? Oszust, to zagranie. To oszustwa same, świetnie. Zielony oszust. Ej, to było, kurde. A już! Dobra. Za szybko! Blok się zmienił, kurczę, na mych oczach, widziałem to. O nie, teraz rąbałem, nie będę pierwszy. Obyś nie kłamał tym razem. Dobra. Ale! Okej, jest dobrze. Nie jest w miarę dobrze. Kurczę, fix, kawada. Ja mam zmęczony mózg, już wiecie, to już za dużo. Jak zmęczony? To jest dopiero trzecia runda, spokojnie. Za dużo spiny. Ale czemu ty się spinasz przy tym? To jest dobra zabawa, nigdy. To będzie o dobrą zabawę tylko. Tak. Zabawa, kurczę. Tryba, grywalizacja to jest. No dlaczego mi to tak niszczy słabo ten kifol? No i panią znowu idzie na prowadzenie, no jak się ma stres. Ale ja ani razu nie widziałem waszych ników, więc mi musi iść naprawdę, kurczę, dobrze za każdym razem, że ja... Nie, najgorsze jest to, że jest tak ciemno i tu się teraz oczy bardziej męczą. No ty gadasz, Szybson też dobrze idzie. Nie, kliknąłem se w 5! Kliknąłem se w 5. Ale cisza, wszyscy są tacy skupieni. No nie, no jeszcze jeden blok znowu! Jest pierwszy! Nie! Jeden blok! Też się pomyliłem! Ej, ja mam taktykę, ja was teraz rozwalę. Jest jeden prosty trik, o którym wy nie wiecie. Ja teraz go odkryłem i odkryłem go na końcu i przyspieszyłem do Pawła w sekundę. Ja wiem, jak on to robi, że on jest ciągle z przodu, ten. Ja już to odkryłem, Paweł. Jaki trik? Ja też mam jeden trik. Chyba byłbym, kurde, debilem, jakbym wam powiedział, no. Też szybko mi poszło. Ale tu nie ma żadnych trików. No, ja wiem, a jak nie wiesz o tym triku, to teraz na pewno wygram. No teraz jestem pewien, że wygram, no zobaczycie. Okej, dobra, w takim razie sprawdźmy to. Trzecia runda za nami, pora na rundę czwartą. Słuchajcie, czwarta runda przed nami, czyli ostatnia runda w tym odcinku i jesteśmy gotowi, wszyscy są gotowi do tego, żeby kopać się w górę. Widzę, że Paweł jest tak skupiony jak nigdy, on się patrzy tylko w dół. Dobra, no to ja jestem gotowy. Proszę bardzo. Przestań, palec mi zastyk już. Dobra. Dobra, jest. Jakie skupienie! Jest dobrze. Ej, dobra, ja tam słyszę, że faktycznie ktoś po lewej nieźle kopie szybko ten. Co wy tam, co to jest za trik w ogóle? Żeby tak szybko... Okej. Te pajęczyny są najgorsze! To prawda, one tak spowolniają. Dobra. Dobra, palią, to jest oszust, widziałem teraz.
Tak? A jak oszukał? Halo, no po prostu się tepnął na dół. Okej. Zarąbiliście. Teraz żeś widział. Dobra. Ja by nie kłamać, boss. Ja nic z tego nie mam. Ja nic z tego nie mam. Dobra, teraz obiecuję, że będę kopać dłużej niż mi się wydaje, że powinienem kopać. I zobaczymy, kurczę, no teraz musi mi się to udać. Kurde, dobra, mi to zwalił już. No. No nie, no znowu mnie to strollowało, Paweł był pierwszy, nie! No znowu miałem kopać dłużej, a już byłem pomyślny na dole. A jej kanapeczka, a ogóreczka na tej postawie i tak am, kurcze! Dobra, to wygrywa. Poczekajmy na ostateczny werdykt, bo Paweł był tylko pierwszy i drugi, więc Paweł na 100% wygrał. Wydaje mi się, że... Dwa razy byłem pierwszy. Nie, no teraz trzeci jesteś. Jak trzeci? No. No, wygrałeś za pierwszym razem i za drugim. I teraz za czwartym. No tak, trzy wygrane. No. Dobra, okej, a więc tak. A więc słuchajcie, widzowie, mamy wyniki. Pierwsze miejsce ma Palion z wynikiem 5 punktów. Później jestem ja z wynikiem 8 punktów. Następnie Dave 11 punktów. I Yeti z Milki mają równo po 18 punktów. Czyli tutaj chodzi o to, że kto ma jak najmniej punktów. Liczyliśmy po prostu za pierwsze miejsce 1 punkt, za piąte miejsce 5 punktów. Paweł, no po prostu na 4 rundy raz był tylko drugi, co mu daje 5 punktów. No, moje gratulacje, okazało się, że masz najlepszy refleks. Ja już widzę, jak wy z tymi mieczami się rozbiegacie. Już wiadomo, co się będzie działo. Więc widzowie, na sam koniec oczywiście lejemy Pawła, żeby, prawda, nie było tak kolorowo. Paweł oszust. No i patrz gdzie poszedł. No i wam wszyscy się wykopali do góry, no jasne, oczywiście. No dobra, okej. Ciekawe. Let's go! Dobra, patrzcie, że panie nowe został zabity. A już został zabity? A ja już z Game Moda brałem łuk, żeby was strzelać. No dobra, widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków z kopania w dół, łapka w górę i subskrypcja. Trzymajcie się, cześć!